Cieszymy się, że to jubileuszowa 15. edycja Politechniki Dziecięcej. Po raz 15 gościmy dzieci w naszych murach. Myślę, że każdy tutaj znajdzie coś interesującego dla siebie, będzie poszukiwał wiedzy, odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Myślę, że to pierwszy krok w takiej drodze naukowej, w poszukiwaniu prawdy o życiu, o tym, jak to życie jest skonstruowane. Myślę, że kolejnym krokiem to oczywiście jest Młodzieżowa Politechnika, potem Politechnika, no a potem kształcimy się całe życie i potem mamy jeszcze Akademię Młodych Serc. Oczywiście wyzwanie bardzo duże. Po pierwsze, że to pierwszy w takiej jubileuszowej edycji. Po drugie, że jest to grupa, co prawda mi bliska, bo mam córkę w podobnym wieku, ale jednak na co dzień zajęcia prowadzę z nieco starszą młodzieżą, więc dostosować tematykę do tego odbiorcy jednak trzeba trochę inne przykłady, trochę mniej treści, trochę więcej grafiki i przede wszystkim też wczuć się w to, w jakim oni świecie żyją, bo on jest zdecydowanie inny od naszego. W tym roku mamy 250 zgłoszonych, zarekrutowanych uczestników. Zajęcia będą podobne do zajęć, które były do tej pory w 14 edycjach, czyli będą to zajęcia interaktywne, angażujące dzieci, liczące na ich kreatywność, pobudzające ich wyobraźnię. Nowinką taką w tej edycji jest to, że jest 15 edycja, więc wykłady prowadzą dziekani. Dla rodziców również mamy w tym roku zajęcia i dzisiaj rozpoczynamy zajęciami na temat zdrowego kręgosłupa. W Dziecięcej Politechnice Opolskiej biorę udział już trzeci raz. Dla mnie warto wziąć tutaj udział, dlatego że możemy dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy, których normalnie nie wiedziałam. Najbardziej mnie zainteresował wykład o robotach. Dowiedziałam się, że istnieją także roboty, które samodzielnie myślą.